Szukasz ciekawej koszulki na lato? Wejdź na www.abra.lt, bo z Abra Team wakacje trwają cały rok. Nadszedł ten dzień! Oficjalnie w Stumble Guys mamy nową wersję 0.51 i to właśnie z nią wchodzi nowa kategoria skinów mityczne. Oczywiście wydałem dzisiaj ponad 100 zł, żeby zdobyć pierwszy mityczny skin w grze, bo sami zobaczcie, jak on się zachowuje. Po prostu nie da się nim przegrać. Wszystko zasejwujesz. Ale żeby tego było mało, to jeszcze w grze wylądowało nowe koło. Niestety drogie. A w nim nowy skin bez brzucha. Ale żeby tego było mało, to w tym filmie pokażę ci nowy Stumble Pass, który będzie 1 lipca i w nim także będzie skin bez brzucha. A teraz ważna informacja. Od teraz można wpisywać w sklepie także na komputerach kod ABRA. Dobijamy do 20 tysięcy graczy, więc wpisuj na komputerze także kod ABRA i powiedz o tym swoim znajomym. I w końcu się stało, popatrzcie, mamy tutaj wersję 0.51, a tutaj zakładkę mityczne. Mamy, słuchajcie, mityczne skiny, popatrzcie, pierwszym z nich jest Emoji Jutsu i jeszcze mamy Hot Gloves McLove. Oczywiście zmienił się wygląd wszystkich napisów czy kafelków, czy nawet menu głównego, bo tutaj mamy wydarzenia, tutaj mamy turnieje, naprawdę to jest usprawnione. Ale popatrzcie, jak to wszystko wygląda tutaj. Mamy w ogóle koło z nowym mitycznym skinem, a tutaj, słuchajcie, co to są za kafelki? Aczkolwiek popatrzcie, komputery w końcu dostały opcję wspierania i tutaj każdy z was wpisuje Abra. To jest gigantycznie ważne. Jeśli to zrobicie, to wybieram 5 osób, którym wręczam po 1000 żetonów. Jak sami widzicie, kod trzeba wpisywać raz na tydzień i po prostu wystarczy wpisać Abra. Tak jak wspomniałem, w tym kole da się znaleźć tego skina. To jest pierwszy skin, który jest tak porąbany, że dosłownie nie ma brzucha. Ale pytanie, jak ja mam zdobyć, słuchajcie, tego skina? To jest dość ciekawe. On wygląda naprawdę dobrze i mam jeden plan. No i dobra, kupiłem specjalną ofertę, gdzie mamy dodatkowe 5000 klejnotów tylko po to, żeby móc kręcić tym kołem emoji. Ale dzięki temu też odblokowałem pierwszego skina mitycznego. Popatrzcie, Hot Gloves McLove. Ale on jest genialnym skinem. To jest ciekawe, że teraz w zakładce legendarne już nie ma skinów coś specjalnego, bo zawsze tak było. Teraz jest to w zakładce mityczne. Mamy tutaj połączenie tych wyjątkowych skinów i właśnie mitikali. Natomiast chcecie dowiedzieć się, co będzie w nowym Stumble Passie? No bo przecież to już za chwilę. To w takim razie popatrzcie, patrzmy sobie tutaj razem. W tym, słuchajcie, specjalnym Stumble Passie Premium już na start dostajemy bardzo fajny skin banana. Niestety filmik, słuchajcie, jest tutaj w dość słabej jakości, ale dokładnie tak będzie wyglądał nowy Stumble Pass. Możecie sobie tutaj popatrzeć. Są emotki oczywiście bananów, są emotki różnych burgerów, różne animacje, tańce, wszystkie nowości. Wiadomo, to jest na swoim miejscu. Ale pytanie, co jest na końcu? Jaki jest skin? Ja już wiem, ale wy jeszcze nie i zaraz się dowiecie, bo tutaj robi się naprawdę, widzowie, grubo. Popatrzcie na to. Mamy tutaj ten wodny skin, czyli drugi właśnie, słuchajcie, z tych skinów bez brzucha, nazwijmy to. Jeżeli natomiast chodzi o emotkę, mamy tutaj banana, ale w darmowym Stumble Passie mamy gościa tego opalającego się. Czyli tak, to jest, słuchajcie, pierwszy skin, który możemy dostać właśnie w Stumble Passie Premium. Mówimy tutaj o tym bananie i naprawdę on wygląda całkiem spoko. Jeżeli chodzi o ten specjalny skin właśnie w Stumble Passie Premium, to jest to właśnie ten skin wodny. I moim zdaniem on jest naprawdę jednym z ładniejszych skinów w ogóle w całej grze. A to jest natomiast skin, który będzie epikiem, czyli epickim skinem i on będzie w tym Stumble Passie darmowym na 30 levelu, na 30 etapie, jak ukończysz po prostu ten darmowy Stumble Pass. I moim zdaniem szkoda, że on nie jest legendarnym skinem. Moim osobistym zdaniem zasługuje. I teraz tak, na pewno musimy przetestować tego skina, to jest absolutnie oczywiste. Ale zanim to zrobimy, to dawajcie, spróbujemy sobie zakręcić tym nowym kołem, dosłownie może chociaż kilka razy. Zobaczymy, słuchajcie, jak tutaj ten skin dropi i zobaczymy właśnie, jak wyglądają nowe kafelki, bo wyglądają, słuchajcie, naprawdę świeżo. Moim zdaniem dużo lepiej niż było. Niestety, ale zakręcenie tutaj to aż 125 klejnotów i to już jest całkiem sporo. Jakby, no okej, jedno, dwa czy nawet 5 zakręceń to może nie jest dużo kasy, ale jeżeli ja miałbym tutaj kręcić na przykład 20 razy, no to już wtedy kasa się robi. No i tak jak myślałem, słuchajcie, te
teraz te duplikaty chyba już faktycznie dają mniej kasy. Przed chwilą mieliśmy rzadki duplikat i on nam dał 5 żetonów. Muszę to, słuchajcie, sprawdzić na nietypowym. Czy on da 2? On daje 3. Dobra, to musimy trafić, słuchajcie, jakiegoś epickiego, legendarnego może skina, czy właśnie tego mitycznego, żeby dowiedzieć się, jak to faktycznie, słuchajcie, funkcjonuje, bo wtedy będę wiedział. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale jak grałem w betę 0.51, to faktycznie te duplikaty dawały mniej żetonów. Do tej pory legenda chyba dawała 35, a na becie dawała chyba tylko 15. No dobra, jeszcze raz sobie zakręćmy, słuchajcie, no naprawdę gigantycznie się jaram tym skinem i autentycznie muszę go mieć, ale i muszę sprawdzić faktycznie, jak wygląda kwestia tych duplikatów. Kurde, tu nie ma nawet epickich skinów. No to jeszcze raz, ale już w tym momencie zużyliśmy, słuchajcie, na pewno ponad 1000 klejnotów, a te ceny, słuchajcie, stale rosną, więc naprawdę jest przypałowo. No daj epika, ja nie wierzę. Aż wiecie co? Zakręcę to epicką skórką, tylko po to, żeby zobaczyć, słuchajcie, jak wyglądają duplikaty, bo tutaj, no wiecie, epickie, no czy legendarne, to po prostu zwiększa szansa na tego typu skiny. I zobaczmy, ile epik oddaje. Ile daje nam żetonów, słuchajcie, epicki? 10. To chyba mało, co? Dobra, kręciłem naprawdę długo i faktycznie, słuchajcie, legendy, popatrzcie, dają tylko 20 żetonów duplikatu. Naprawdę, jak to jest możliwe, słuchajcie? Do tej pory chyba było 35, jeżeli dobrze pamiętam. Moim zdaniem spory błąd. Ale zakręcę sobie tym kołem jeszcze raz i wydaje mi się, że ja najpierw muszę wygrać giereczkę tamtym skinem, żeby dopiero odblokować tego nowego skina, bo sami widzicie, nawet nie jest blisko. I widzowie, jako pierwszą giereczkę wybrałem Sky Rocket Royale, bo ją naprawdę mega lubię, a teraz po tej aktualizacji może mieć mniej błędów niż do tej pory miała. Let's go! Ale się tu pięknie odbiliśmy. Teraz sobie skaczemy tutaj na to i bum! Sędziak, co ty tutaj? Wypadł mi stąd, let's go! Ja tutaj zabieram, bum! O kurde, ale gościa wywaliło. Ja tutaj w takim razie, słuchajcie, muszę się utrzymać jak najdłużej się tylko da. Dobra, ratuj się, ratuj. A i tak jestem drugi, słuchajcie, mimo że jestem na środku i zbieram niby wszystko. Dobra, w tym momencie jestem pierwszy, ale popatrzcie w ogóle, jak ten skin dobrze wygląda. Naprawdę, muszę przyznać, szczerze, on autentycznie zasługuje na miano mitycznego. Serio, to jest tak jak z Senseiem Firefistem, który do tej pory był skinem specjalnym, ale moim zdaniem nie był na tyle fajny, żeby być właśnie skinem specjalnym. To ten, słuchajcie, skin robi naprawdę giga robotę. Wow, widzieliście to? Co to był za błąd? Masakra. Dobra, leci tam, słuchajcie, mała rakieta. Okej, ja się tutaj pięknie wbijam i teraz zbieramy sobie. O, dobra, dobra, dobra. Uratowane. Uratowane, widzowie. Dobra, sędziak tutaj wbija. Pum. Dobra, wywalamy go i teraz siup. Ajajaj, karambito, bambito. Pum. Dobra, dobra, go. Nie. Ej, panowie, nie mnie, tylko siebie tam zrzucajcie. Dobra, rakieta tam poszła, słuchajcie, ale w tym momencie to tam nikogo nie ma, więc szybciutko, słuchajcie, zbieramy. O nie. Kurczę, to jest naprawdę, słuchajcie, zgubne, no nie? Serio, to jest giga zgubne. Dobra, teraz lecę sobie tutaj, wywaliłem właśnie sędziaka i zbieram, słuchajcie, znowu. Zbieramy sobie tutaj znowu. W tym momencie, słuchajcie, mamy już 40, więc jest dobrze. Mam nadzieję, że, słuchajcie, uda nam się to wygrać. Póki co skin oddaje. Oj, zdecydowanie, słuchajcie, powiedziałbym, że oddaje. O, dobrze, uratowane, słuchajcie, uratowane. No to co? Na pewno, słuchajcie, już będzie 50. W tym momencie, słuchajcie, właśnie z 50. Ja wywaliłem sędziaka, ale Kajfi tutaj. Okej, wrócił, słuchajcie, nam do gry. Siemano, siemano, siemano. Dawajcie, po 60 lecimy, słuchajcie. Pum. Okej, dobra, wywaliliśmy się nawzajem, ale jeszcze żyje. Nie, nie będzie 60. Let's go. I tak wygrywamy. A teraz, widzowie, Blaster Base 0, czyli właśnie nowa mapa. Dokładnie tak. Tutaj, słuchajcie, musi odpaść 8 osób. I wiecie, to jest ta mapka taka honey dropowa jakby, no nie? Sami widzicie, że tu są takie plasterki właśnie jak na honey dropie. Jest tutaj takie powolne poruszanie się jak na Space Race'ie. My to graliśmy, słuchajcie, na becie, no nie? I to jest giga ciekawe, słuchajcie. To jest naprawdę giga ciekawe. Tylko trzeba uważać, słuchajcie, żeby po prostu nie odpaść w, wiecie, jakimś tam złym momencie. Bo naprawdę to wcale nie jest takie S, widzicie? Ja już tutaj straciłem połowę życia, więc powinienem sobie trochę poorać. O, tam w ogóle Kajfi ma, słuchajcie, giga lipę. Ale to Kajfiego, słuchajcie, akurat zostawimy, bo to ziomal, no nie? Możemy tutaj, słuchajcie, klepać boty. Dawajcie, klepiemy sobie tutaj. Oj, nie. Bo ta Litwina pewnie tutaj atakuje. A ja kurde boję się o swoje życie, widzicie? Dobra, oramy. Ej, nie oramy go. Kajfi mnie tutaj. No to ja chciałem ocalić Kajfiego, a Kajfi mnie tutaj naparza, rozumiecie to? Dobra, tutaj rozwalamy was, rozwalamy go. O, nie, mam za mało HP, ale udaje nam się przejść. A teraz wybrałem Block Dash Legendary. Dokładnie tak, jako że dostałem dostęp do wszystkich gierek, jako właśnie twórca, no nie, jako kreator to się nazywa, no nie? Że po prostu mogę odpalić
odpalić wszystko, te nowe bombardmenty, no to trzeba po prostu z tego korzystać. 3 razy w życiu udało nam się zrobić tutaj stoper. Ostatnio nawet fajnie tutaj zrobiliśmy stoper z bezbekiem. Teraz natomiast gramy z Kaifim i gramy jeszcze z sędziakiem, więc obaj są ogarnięci. Ty, sędziak odpadł! Co ty gadasz, że tam odpadł na tamtej gierce? Ale jazda. No to Kaifi w takim razie, ciśniemy z nim. Z nim też zdarzało mi się, słuchajcie, robić jakieś stoperinio, bambininio, więc może być dobrze, tylko trzeba pamiętać oczywiście, że te hardkorowe bloki pojawiają się mniej więcej po minutce, czyli jeszcze tak z pół minuty, słuchajcie, w tym momencie nam brakuje. Let's go! Możemy się przyjrzeć w takim razie temu skinowi, który naprawdę, jak jeszcze, słuchajcie, graliśmy na becie i sprawdzaliśmy, no nie, te wszystkie skiny, to mi się nie podobał. Naprawdę. No, miałem wrażenie, że on zasługuje maksymalnie na legendę. Tak, słuchajcie, w tym momencie mam wrażenie, że on idealnie pasuje do mitycznego skina, bo jest ciekawszy niż zwykła legenda. Pali mu się normalnie tutaj, jakby wiecie, głowa, te włosy i tak dalej. Serio fajna skóreczka. Naprawdę bardzo fajny skinik. Dobra, Kaifi, ciśniemy, bo to właśnie w tym momencie powinny, słuchajcie, już mniej więcej być te nowe bloki. Więc let's go, inio. Rzucam ci tutaj, bo no nie, że ja. Lol, czy on specjalnie w to szedł, czy naprawdę go jakby tak totalnie randomowo trafiłem? Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale wow. Ja nie wcelowałem nawet w jego banana, rozumiecie to? Ale okej, okay. W tym momencie, słuchajcie, mamy nowe bloki, więc ciach, okej, przechodzimy sobie tutaj. Ładnie, pięknie, Kaifi też sobie tutaj z nami leci. On oczywiście jakieś tam triku z Madrytu będzie robił, no ale spoko. Najważniejsze, słuchajcie, to żeby zrobić stoper, a przynajmniej spróbować zrobić stoper. Dobra, no to teraz tak, dobra, siup. Okej, ja sobie tutaj przechodzę. Kaifi oczywiście będzie przechodził jakoś, wiecie, naprawdę dziwnymi sposobami, jakimiś tam, wiecie. Ale o, nauczyliśmy się ostatnio, że można tutaj boczkiem przejść. I o ile naprawdę nam to ułatwia, słuchajcie, sprawę, serio. To jest nieprawdopodobne, jak naprawdę serio łatwiej jest przejść bokiem, bo do tej pory to naprawdę ja miałem gigalipę w tamtym momencie. Dobra, dawaj, Kaifi. Wow, on się tutaj celowo odepchnął, słuchajcie, ale jazdę zrobił chłop. Dobra, teraz tak, my się już tutaj nauczyliśmy, że siup. Dobra, i tutaj pięknie górą. Dobrze, górą, dobra, tutaj w takim razie pum. Nie! Okej, dobra, siup. Wow. Dobra, tutaj byłem praktycznie przekonany o tym, że odpadam. Autentycznie byłem przekonany. A i tak udało nam się jakby, no nie, że wygrać, ale że wygrać z tą przeszkodą. Jezu, ale ten skin oddaje. Naprawdę, kurde. To było na miarę save'a. To było autentycznie, słuchajcie, już na miarę save'a. Przynajmniej takie mam wrażenie. Oj, dobra. Oj, dobra. Dobra, z tego na to, tutaj na górę. Dawaj na górę. Znowu zasejwowane. Los papitos. Ej, dobra, ten skin, słuchajcie, naprawdę oddaje. Miałem już 2 giga ryzykowne sytuacje. Takie, że serio? Już się żegnałem, słuchajcie, z tą gierką. A tutaj patrzcie, naprawdę on daje radę. Serio. McLaren, czy jak on tam ma na imię? Lubię cię tutaj, skiniku. Naprawdę jesteś dobrym skinikiem. Potężnym skinikiem jesteś. Dobra, z tego sobie na to. I z tego sobie tutaj na to. Kaifi oczywiście dalej się bawi. No to cię tutaj podetniemy, siemano, stary byku. Dobra, tutaj z tego na to. I co, odpalasz TNT jakieś? Odpala i leci se do góry normalnie. Ale gość ma chill, nie? Ale go... O kurde. Nie. Dobra. Ratuj się. Ojo, trzecia taka sytuacja. Ej, ten skin jest autentycznie, słuchajcie, zrąbany jakiś, ale tak pozytywnie. Nie wierzę. 3 raz, słuchajcie, zasejwowaliśmy tak dziwną sytuację. O masakra, słuchajcie. O masakra. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dawno, słuchajcie, nie miałem tak fartownej arenki jak ta. Nie wiem, czy w ogóle w tym roku, słuchajcie, miałem tak fartowną arenkę. O, nie wierzę. Masakra. Więc lecimy po stoperan, który z kolei, słuchajcie, powinien się pojawić tak mniej więcej. Czekajcie, przejdę to. Nie. Ratuj się. No to dawajcie, lecimy z tym kołem emoji. No trzymajcie mocno kciuki, żeby faktycznie to się, słuchajcie, udało nam trafić. Oj, teraz było naprawdę niedaleko. Obawiam się tylko, że zaraz zużyję, słuchajcie, wszystkie swoje klejnoty, których mamy 5000, a naprawdę chyba na to jest szansa, że serio one wszystkie zejdą, bo wiecie, ja mam naprawdę złą przeszłość, jeżeli chodzi o trafianie skinów. Przecież ile razy była sytuacja, że serio kręciłem po 50 razy, po 100 razy, czy nawet 150, 200 i nie dostawałem skina, a teraz jedno w lewo. No wiecie, w razie co możemy zakręcić 5-krotnie, czy nawet 10
pięciokrotnie. Nawet w najgorszym wypadku, słuchajcie, możemy użyć myszki od twórców gry, którą dostałem na święta od nich. No ale dajmy temu kołu jeszcze szansę, słuchajcie. Ja pisałem teraz z youtuberami z zagranicy, na przykład z Rumunii, taki gość się nazywa Madalin, czy Baby Yoda z zagranicy z USA i mówili, że trafili to za jakimś 10 razem. Więc jeszcze ostatnia próba pojedyncza. Jeżeli już naprawdę się nie uda, to wtedy ciśniemy, słuchajcie, jakąś dyszkę. Ewidentnie albo jakimiś dwójkami, trójkami, piątkami i tak dalej, bo sami widzicie, że tutaj nic nie wychodzi. Dobra, to żeby nie było tak pięknie, dawajcie, trzykrotnie zakręcimy sobie teraz. O, my w ogóle na tego skina mamy 2% szans. To warto o tym pamiętać, że to wcale nie jest tak mało. To nie jest tak, że na przykład jest 0,5% szans, czy 1, czy czasem się zdarzało 1,25. Nie, mamy 2% szans, więc teoretycznie, no powinno nam się udać. A czy tak będzie? No nie wiem, zobaczymy. Jo, ale to był skam roku. No dobra, ale to było tak blisko, że jeszcze raz próbuję trzykrotnego zakręcenia, a nie jakiegoś tam, wiecie, 10 czy 5. Naprawdę to było już tak blisko. Dajcie mi tego skina, proszę. Ja go muszę mieć, to jest totalnie nowy typ skórki. Jakby tak zupełnie nowy. I to jest kluczowe, słuchajcie, to jest naprawdę giga kluczowe. Więc uwaga, no i niestety trzykrotnie nic nie daje. Dobra, to dawajcie zakręcimy 5-krotnie i zużyjemy chyba zaraz wszystkie klejnoty. No dawaj, ciśniemy, słuchajcie. Rzadka skórka Bart Jaskier. No nie jestem z niej zadowolony, muszę przyznać, ale lecimy sobie tutaj dalej. Okej, teraz epicka skórka. No fantastycznie, naprawdę świetnie nam idzie, słuchajcie, świetnie nam idzie. Ja w ogóle przypominam wam o koszuleczkach. Tak, są zielone, pomarańczowe, białe, czarne, żółte, www.abra.et. A do każdego zamówienia dokładamy zdjęcie z moim autografem i wiadomością ode mnie, gratis, odręcznie napisaną. Pierwsza linia w opisie, wpadaj i zamawiaj. A my dalej nie mamy skina, więc nie pozostaje mi nic, jak zakręcić jeszcze raz 5-krotnie. Uwaga, zużyliśmy w tym odcinku około 4000 klejnotów. No to sami wiecie, że to jest jakieś, no nie wiem, no może nie 100 zł, ale no pewnie blisko. Więc naprawdę robi się tutaj nieciekawie. Naprawdę nieciekawie. A mówię, youtuberzy z zagranicy mi pisali, że ej, nie, 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 dobra, naprawdę łatwo go trafić, łatwo go trafić. Ja go miałem za tam 6 razem, ktoś inny pisał, że chyba za 13, coś takiego. No a wiecie, ja tutaj kręcę, no nie wiem, który, no 40 raz, 50, nie wiem, 60, coś takiego. No, było kilka piątek, były trójki, jedynki też były i ten skin nie chce nam w ogóle wypaść. Dajcie mi go. I drogi widzu, pamiętaj koniecznie o tym kodzie Abra, bo on działa już na tabletach, telefonach i komputerach. I widzowie, teraz gramy Blaster Base Zero, ale na 32 graczy i tu może być totalnie porąbana akcja. Dodatkowo wziąłem, słuchajcie, dużo więcej znajomych. W tym momencie jest nas tutaj dużo, dużo więcej. Popatrzcie, tutaj ziomal na przykład, no nie? Sędziak ustawił sobie nick Code Abra, że Code Abra, kumacie, ale jazda. Dobra, idę mu pomóc, bo on ma tutaj straszną lipę, słuchajcie, chłop, ale ja w sumie też nie mam wcale jakoś genialnej lipy, znaczy genialnej sytuacji, no nie? Dobra, zgarniemy sobie inną broń. Niestety okazało się, że to jest dokładnie ta sama broń, więc trochę słabo, ale za to zbierzemy sobie życie i tutaj powinna być tarcza. Dobra, jest tarcza. Tutaj, słuchajcie, chłopy to już mają naprawdę strasznego loła, więc teraz możemy, słuchajcie, ich wszystkich... W ogóle gość, co tam stoi? Dawaj go! Dawaj go, dawaj go, dawaj. Klepiemy, słuchajcie, wszystkich, którzy mają tutaj giga loła. Krysztowaldo! Dawaj, tutaj na przykład ziomal ma giga źle. Ej, serio, ale tu się te boty bagują. Masakra. Ja natomiast wejdę sobie tutaj, słuchajcie, po lepszą brońkę i tutaj widzę, słuchajcie, widzę, co robi Kajfi. Widzę go, słuchajcie, dobra. Dobra, uwaga, 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 dawaj go, dawaj go, dawaj go. No niech wyjdzie, słuchajcie. Dobra. Ej, dobra, ty, bo on mnie tutaj trochę za mocno ciacha, powiem szczerze. Tak delikatnie, więc ja sobie tutaj podejdę. I teraz tak, tutaj, słuchajcie, tych typów trzeba ponawalać. Tutaj dobra, został rozklepany, słuchajcie, tutaj typo. Ale ja ewidentnie, słuchajcie, potrzebuję tarczy i życia. Mam, słuchajcie, tego tutaj dużo, dużo za mało. Dobra, tutaj dobra tarcza wleciała. Tutaj, słuchajcie, zaraz będzie druga, naprawdę mocna tarcza, dobra, okej. I tutaj tak, tutaj jest, słuchajcie, typo, który ma mega loa, ale ja tutaj, słuchajcie, czekajcie, chciałem tą tarczę zgarnąć, ale rozwalimy tego typa, słuchajcie. To jest chyba teraz dla nas priorytet, bo chyba w tym momencie zostają, słuchajcie, już same ziomale, mam wrażenie. A my mamy naprawdę tutaj już dużo HP. Teraz w ogóle ta strefka się zmniejsza, to też warto zaznaczyć, no nie? Trzeba o tym, słuchajcie, pamiętać. Dobra, to ja zostawiam tego typa i tutaj, słuchajcie, z całą resztą, słuchajcie, ziomali trzeba się klepać. Na przykład właśnie tutaj z Kajfim, nie? Kajfiego tutaj trzeba, słuchajcie, troszeczkę porozwalać. Trzeba pamiętać, że te bloczki, słuchajcie, znikają jak na tym, kurde, honey dropie.
Nie mogę się skupić, słuchajcie, bo trochę się cykam, że on mnie tutaj, słuchajcie, rozwali zaraz. Ale ja sobie pójdę w bezpieczne w miarę miejsce, gdzie będę mógł... O, on ma trochę lipę tutaj. Dobra, leci do mnie, ty. Dobra, to zabieram, słuchajcie, tą tarczę w takim razie. I teraz pum, lecę sobie tutaj i patrzcie. I teraz lecę od razu po kolejną tarczę, że nawet jak on będzie mnie klepał, to słuchajcie, wcale nie będzie... dla mnie źle, więc dobra, dawajcie go. O kurde, bo tutaj bezpieczna strefa, trzeba o tym, słuchajcie, pamiętać, totalnie trzeba o tym pamiętać. Dobra. Okej, bo tu jest jeszcze jakiś ziomal Kelly. Weź ty, zabieraj mi tego ziomala Kelly'ego. Zostaliśmy w cztery osoby, z czego jeden gość w ogóle się tam zbagował i teraz dostaje giga mocno. Dobra, tutaj słuchajcie, kajfik, dawaj kajfiego. Dobra, wyleciał za strefę. Dobra, spoko. Ja sobie tutaj, słuchajcie, oram trochę, tak delikatnie i teraz, dawaj kajfiego. Dobra, okej, on wziął, słuchajcie, chyba obronę. On chyba, słuchajcie, wziął obronę. Więc ja w takim razie, patrzcie, wchodzę tutaj, zabieram to specjalnie. I teraz, słuchajcie, muszę uważać, bo ja mam naprawdę strasznego loła. Ale to przepotwornego, słuchajcie, mam tutaj loła. Więc naprawdę jest gigalipa. Dobra, tutaj, słuchajcie, z tego na to. Dobra, ta ochronka, słuchajcie, trochę oddała. I teraz naprawdę muszę, słuchajcie, giga uważać. Dobra, dawaj tego kajfiego, bo on tutaj próbuje naprawdę mnie. No! Zaorać, słuchajcie, zaorać próbuję, a ja mam tylko 25 HP, nie. To, słuchajcie, jest chyba mój koniec w tym momencie. No bo Kaifi musi to, słuchajcie, wygrać. No musi to, niestety, o, chociaż on też ma gigaloła. No ja mam 9 HP, słuchajcie, 9 HP. Jak to się skończy? Kaifi zabrał mi